naszej wspólnoty parafialnej Ojcze Kazimierzu wraz z Ojcem Karolem, Ojcem Andrzejem, który posługuje w Przenajświętszym Sakramencie Spowiedzi Świętej naszej sakramentalnej pokuty. Was pozdrawiam całe duchowieństwo na czele z pasterzami waszej tutaj rodzimej diecezji bielsko-żywieckiej, którzy na pewno tam są bardzo dumni, że mają takich bogobojnych, mężnych kapłanów, jak ci nadmienieni współbracia i pozostali tutaj działający i prowadzący nasz naród ku wyżynom nieba. I pozdrawiamy jak najserdeczniej w tej uroczystej chwili rocznicy, 106. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Także ten przepiękny lud Boży naszych polskich gór i naszego polskiego Śląska i naszej polskiej Małopolski i innych zakątków ziemi, z których przybywacie. Tutaj pan Jurek, wspaniały artysta, rzeźbiarz, reprezentuje Podkarpacie, przepiękną krainę z oryginalnym ludem Bożym i duchowieństwem naszej ojczyzny i naszego narodu wraz z tą cząstką narodu, który jest rozsiany po wszystkich kontynentach. A wszystkich ich pozdrawiamy poprzez te łącza internetowe, elektroniczne. A w nich najszczególniej myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich, naszego wspaniałego, niezwykłego, bogobojnego, wielkiego, miłością Boga i ojczyzny brata Edzia, który w tej godzinie tak bardzo pragnął, żeby być także ciałem pośród nas, ale widocznie wola Najwyższego jest inna. Pozdrawiamy Ciebie, Edziu, i chcę w imieniu nas wszystkich, całej wspólnoty zapewnić, że tak Ciebie kochamy i tak Ciebie przytulamy do naszych serc i mocno wierzymy, że we wszystkim, tak jak Matka Najświętsza z Fatimy nas uczy, że wypełnisz wolę Najwyższego Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Bo do tego sprowadza się cała architektura naszego doczesnego, czasoprzestrzennego bytowania. Jak niepokalana Matka Najświętsza, Matka Boża i zarazem Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Miłosierdzia i Królowa Polski, wypełnić w sposób doskonale wolę Bożą. Jeżeli jest jej treścią być zdrowym, jesteśmy zdrowi. Jeżeli dopuszcza wola Boża nasze cierpienia, choroby duchowe, czy psychiczne, czy fizyczne, to cierpimy mężnie, dzielnie, pełni ufności, że to wszystko ma sens i zdrowie, i choroba, i życie, i śmierć, i nasze działanie. I wtedy, kiedy powstrzymujemy się od Niego, żeby pozwolić Panu Bogu w nas działać, kiedy kontemplujemy boskie, najwyższe prawdy i jak Maryja, jej przenajświętszym wzorem, skupiamy się przy Chrystusie, żeby dosięgać tych najwspanialszych, najważniejszych tajemnic, zgłębiać je tak dalece, jak tylko to jest dla nas możliwe, żeby przybliżać się do nieba, bo taka jest, kochani, istota czasu i wszystkiego, co stanowi o jego treści, żeby z każdym krokiem przybliżyć się do naszego wiekuistego przeznaczenia, do nieba, do królestwa bez choroby, bez pożegnań, bez śmierci ciała, bez żadnego cierpienia duchowego, ale do życia w chwale. I zastanówmy się, kochani, przez moment,
Dlaczego Matka Najświętsza w Fatimie, a wcześniej jeszcze w Getszwaldzie, a wcześniej jeszcze także i w Lourdes, a wcześniej jeszcze w innych miejscach i wobec innych osób? Dlaczego Matka Najświętsza ofiarowała nam różaniec? Można, kochani, powiedzieć, że różaniec święty to jest najbardziej skondensowana pigułka słów Jezusa. Bo jeżeli kontemplujemy poszczególne tajemnice różańca świętego, to okazuje się, że Matka Najświętsza uczy nas w różańcu skupić się na najważniejszych słowach Chrystusa Pana, a w Chrystusie Boga Ojca i Ducha Świętego. A jakie Pan Bóg wypowiedział najważniejsze słowo? Najważniejsze słowo, które Bóg Ojciec wypowiedział, to jest Jego odwieczny i przenajświętszy Syn. I zauważcie, że cały różaniec jest skupiony najpierw na odwiecznym Synu Bożym, ale w tajemnicy zwiastowania, czyli w tajemnicy Jego przyjścia na ten świat. Ale żeby głębiej przeniknąć tę tajemnicę wcielenia odwiecznego Syna Bożego, to trzeba nam skupić się bardziej na tym, kim jest Pan Jezus jako odwieczny Syn Boga Ojca. I dlatego też pierwsze, największe, najcudowniejsze słowo, w którym Bóg Ojciec wypowiedział wszystko, całą prawdę o Bogu i o stworzeniu, to jest słowo o Przenajświętszym Synu. Dlatego, kochani, od naszej relacji do Syna Boga Ojca, to, co nam, czego nas uczy różaniec, patrzcie na Chrystusa, naśladujcie Chrystusa, idźcie za Chrystusem w życiu i w śmierci, w zdrowiu i w chorobie, wtedy, kiedy macie sukcesy i kiedy przegrywacie i wydaje się, że jesteśmy jako katolicy ostatnimi w historii świata. Ale najważniejszą kwestią jest trwać przy odwiecznym Słowie Boga Ojca. Dlaczego? Bo w tym odwiecznym, bez początku i kresu Słowie Synu Boga Ojca mamy, kochani, wypowiedziane wszystkie prawdy o całej historii Wszechświata, o wszystkich aniołach, o wszystkich ludziach, o wszystkich zwierzętach, które także mają swoje istnienie, o wszystkich roślinach, kwiatach, zbożach, które tak miłujecie w tych polskich górach. I dziękuję Wam za Wasz heroizm, że pomimo takich trudów, ale orzecie tę górską ziemię, pielęgnujecie łąki i połoniny, troszczycie się o lasy, bo trzeba się, kochani, zatroszczyć o to dzieło stworzenia. Bo dzieło stworzenia to jest drugie słowo Boga po słowie Syna Bożego, Syna Słowa, które wypowiedział Bóg, a w które wpisał także nasze imię. Dlatego, kochani, odprawiając różaniec, medytujemy, poznajemy głębiej i Chrystusa jako odwieczne Słowo Boga Ojca. I medytujemy i kontemplujemy głębiej prawdę o całym Wszechświecie. A zauważcie, jak warto odprawiać różaniec i rozprawiać nad słowami Bożymi, których istotą jest prawda. Bo chce się zarówno nam zabrać na najprzeróżniejsze sposoby dzisiaj prawdę o Chrystusie jako pierwszym
słowie Synu Najwyższego Ojca w niebie, jak też, kochani, usiłuje się okraść ludzkiego ducha współczesności ze wszystkich pozostałych słów, jakie Bóg nie tylko na kartach Starego i Nowego Testamentu wypowiedział do człowieka, ale jakie Pan Bóg w swoich dziełach stworzenia i zbawienia wypowiedział do nas. Pamiętajcie, że różaniec to najpotężniejszy oręż. Oręż od samej Matki Najświętszej, żebyśmy pozostali przyjaciółmi Bożego Słowa. Żeby to Boże Słowo ocalało w historii, to potrzeba każdego z nas. Potrzeba naszego zdrowia i choroby. Bo czy w zdrowiu, czyli działaniu, czy w chorobie, kiedy powstrzymujemy się od działania, ale bądźmy, kochani, jak niepokalana Matka Boża Fatimska, sługami Słowa. Dlatego nam powiedziała: odmawiajcie różaniec święty, a będziecie przyjaciółmi Boga. Bo ten takim jest, kto jest wierny Słowu Boga. A Słowo Boga po co jest ostatecznie nam dane? Żebyśmy znali prawdę, jak dojść, jak osiągnąć niebo. Dlatego Matka Najświętsza tak bardzo trzymała się Bożych słów, bo całym swoim jestestwem dążyła do nieba. To jest, kochani, cel celów. I drogę do nieba wyznaczyło nam Słowo Boga. Ale zauważcie, kochani, że Pan Bóg nie tylko mówi, lecz także cudownie, czyli po Bożemu działa. I jaki jest druga wymowa Różańca Świętego w sensie generalnym? Wskazanie na cuda Jezusa, a tym samym na cuda Boga na przestrzeni istnienia ludzkości i całego Wszechświata. Bo zauważcie, cóż to jest przemienienie Pańskie albo ustanowienie Eucharystii Przenajświętszej, co wprowadził święty Jan Paweł II do tej modlitwy Różańca Świętego. Dlaczego to wskazanie na cuda Jezusa? Dlatego, że Pan Bóg nie tylko mówi, lecz także działa. I Słowo Boga jest wszechmocne, wszechpotężne, cudowne, ożywiające, dające byt i prowadzące naszą bytowość do wiekuistych przeznaczeń. I takie działanie Boże nazywamy cudem. A cud to taki wymiar oddziaływań Bożych, który zdolny jest przenieść nas, kochani, z tego świata do wiecznego domu Boga Ojca. Po to nam Pan Bóg dał cud, żebyśmy mieli duchową pewność, że ten, z którym zaprzyjaźniliśmy się w Słowie, ten w czynie jest niezawodny. A koronny dowód niezawodności Boga to Jego cud. Dlatego, kochani, Bóg to jest kimś, kto w każdym momencie może dokonać cudu. I zapewne teraz wszyscy, jak tutaj jesteśmy, błagamy, żeby Pan Bóg dokonał cudu uzdrowienia naszego kochanego Edzia i każdą osobę cierpiącą. Ale zauważmy, co się dzieje w świętym różańcu dalej. Przychodzi ta część, którą nazywamy bolesną. A o co chodzi w części bolesnej? Dlaczego ona została wydzielona pośród części różańca świętego?
Bo to jest, kochani, po stworzeniu wszechświata największy cud Boga. Że Przenajświętszy i absolutnie święty Syn Najwyższego Ojca w niebie wszystkie nasze upadki, słabości, grzechy wziął na siebie w znaku krzyża. Bo gdyby, kochani, nie ten Syn Boży, Jezus Chrystus, do dzisiaj nie bylibyśmy zbawieni. Gdyby nie ten Jego znak krzyża, który wewnętrznie w niczym Chrystusa nie obciąża, bo Pan Bóg w tych słowach Pisma, że uczynił Syna grzechem, to nie oznacza, kochani, że Pan Jezus popełnił jakiekolwiek grzechy, że Pan Jezus miał jakiekolwiek słabości. Innymi słowy, mówiąc językiem COVID-19, nikomu nie wolno twierdzić, ani w XXI wieku, ani 2000 lat temu, że w Chrystusa można wprowadzić jakikolwiek nieład, na przykład nieład w sensie chemicznym czy biologicznym, w postaci śmiertelnie niebezpiecznych wirusów. Kochani, zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie jest tak doskonałe, że człowieczeństwo w niczym nie wchodzi w boskość Chrystusa. Człowieczeństwo Jezusa jest zjednoczone w sposób doskonały, nierozerwalny, wieczny. Ale to nie oznacza, kochani, że cokolwiek z doskonałości człowieczej natury Jezusa jest wewnątrz boskości Jezusa. Nic. Nic w Bogu Chrystusie nie ma ludzkiego. Ani tego, co doskonałe, ani tego, co niedoskonałe. Bo Bóg jest doskonałością. Chrystus jako Bóg niczego we wcieleniu, w poczęciu z niepokalanego serca nie zmienia w swojej boskości. Bo gdyby tak było, kochani, że coś się w Chrystusie jako Bogu zmienia w momencie, kiedy On się poczyna w niepokalanym sercu dziewiczej Matki Najświętszej Maryi, to taki Bóg byłby zmienny. I mielibyście wszyscy, kochani, prawo odejść od tak pojętego Boga, bo taki nigdy nie istniał, nie istnieje i nie będzie istniał. Bóg, którego my wyznajemy w naszym chrześcijańskim, katolickim, apostolskim credo, jest absolutną świętością. I człowieczeństwo Pana Jezusa, i człowieczeństwo, które Pan Jezus łączy z bóstwem swoim, jest w całej rozciągłości święte. Dlatego, kochani, w Jezusie ani Bogu, ani człowieku nic nie ma, czego my moglibyśmy się w XXI wieku obawiać. Jeżeli ktoś się boi Chrystusa eucharystycznego, czy eklezjalnego, czy w jakimkolwiek sensie, jeżeli balibyśmy się, kochani, praw Chrystusowych, że odważny, bogobojny, mądry kapłan głosi prawdę i my mu zakażemy głoszenia prawdziwego Chrystusa, to byłby absurd absurdów. Dlaczego? Bo Matka Najświętsza w Fatimie uczy nas, przedkładając nam tajemnicę bolesne Różańca Świętego, żebyśmy kontemplowali świętość Przenajświętszego Syna Bożego jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, który w kenozie, czyli w nieprawdopodobnym, niepojętym uniżeniu, bierze krzyż wszystkich słabości i grzechów i upadków,
łącznie ze śmiercią ciała, z pokusami szatana, na które jesteśmy wystawiani. On bierze to wszystko na siebie i dokonuje cudu wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym zbawienia przez krzyż, ale mocą boską, bo trzeba, kochani, mocy boskiej, żeby przypieczętować prowadzenie ludzkości przez wieki do tej świętej góry Syjon, ale w niebieskim Jeruzalem, czyli w Królestwie Niebieskim. Dlatego, kochani, wielbimy Pana Jezusa za Jego krzyż, za Jego mękę, za Jego cierpienie, za Jego śmierć ciała na 3 dni. Bo to jest, kochani, cud niezwykły. I dlatego on jest, kochani, ten cud dzieła dokonanego w takim, co Pismo Święte nazywa kenozą, czyli uniżeniem się Boga, jakiego historia świata nie zna. Taką pokorą nie wykazał się nikt w całych dziejach świata, żeby samemu być absolutnie świętym i pozwolić się uczynić największym pośmiewiskiem całej historii. Bo jeżeli byśmy po ludzku, kochani, patrzyli na Golgotę, zanim jeszcze nastąpi poranek Wielkiej Nocy, to, kochani, diabeł wiele nabroił w dziejach świata i w dzisiejszej godzinie broi niesamowicie na naszej ojczystej ziemi. Ale takiego diabelstwa w jego szczytowej postaci, jakiego doświadczyła cała historia na Golgocie, w momencie męki i śmierci Pana, nigdy diabeł drugi raz w dziejach nie dokonał. I na szczęście nie dokonał. Dlatego, że Pan Jezus ukrył przed szatanem swoją boską wszechmoc w tym znaku krzyża, w tej kenozie siebie jako prawdziwego Boga, żeby w poranek Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego objawić cud cudów, powstanie z martwych, przezwyciężenie szatana, sprawcy wszelkiej tragedii historycznej i w sensie ogólnym i jednostkowym, żeby przezwyciężyć śmierć i dać nam życie w chwale, otworzyć nam i zapoczątkować dla nas dzieje chwały. Bo my, kochani, przez te tajemnice radości życia i istnienia, światła życia i istnienia, i cierpienia, i krzyże tego doczesnego bytowania, my zmierzamy, kochani, do chwały. I Matka Najświętsza dlatego przedłożyła nam tajemnicę chwały. Tajemnicę chwalebną Różańca Świętego. Żebyśmy nie byli naiwniakami, którzy nie wiedzą, dlaczego cierpią. Nie wiedzą, dlaczego zgadzają się na krzyż. Którzy nie mają odpowiedniej mądrości, co to znaczy żyć. Prawdziwie żyć. Żeby być Chrystusowym i Maryjnym. A przez to jest się Bożym, a przez to jest się dzieckiem Najwyższego Ojca w niebie. Ale to wszystko po to, my po to, kochani, żyjemy i pracujemy, uczymy się, dbamy o zdrowie i zmagamy się z naszymi cierpieniami, chorobami, krzyżami, życia, powołania, pracy, nauki i w sensie indywidualnym, rodzinnym i narodowym. Po to Polska, kochani, jest katolicka,
żeby miała stale pełną świadomość, że ona jest w drodze do chwały. Nawet jeżeli nas, Polskę, także w tych dniach, w XXI wieku, będą krzyżować na najróżniejsze sposoby, albo gospodarczo, jeśli się uda, to uciemiężyć Polskę, bo jest katolicka, bo jest chrystusowa, bo jest maryjna, a to znaczy w oczach diabła i wszystkich upadłych niewolników prymitywizm największy, bo w oczach szatana cała rzeczywistość wygląda diametralnie różnie, że ten, kto jest herosem Bożym, jest godnym największego pożałowania. Ten, który jest mężny, pracowity, sumienny, to trzeba go ograć, okraść. Trzeba dzieciom jego zabrać ostatnią krągą chleba. Trzeba mu zakazać uprawy pól, łąk, lasów. Trzeba im zabrać wszystko. A jak trzeba im zabrać klimat, to im zabierzemy i klimat. Bo już wam na Śląsku to zdaje się, że kopalnię zabrała. A przynajmniej planuje się, żeby w najbliższym czasie za parę lat je wszystkie zatopić. Podczas gdy nasi sąsiedzi odkrywają złoża kamienne. Tylko za granicą, w Niemczech, trzeba się znaleźć, żeby móc korzystać z dóbr naturalnych, ale jak jesteś Polakiem i katolikiem, jak jesteś wyznawcą Chrystusa i Maryi, to masz być potępiony, masz umrzeć z głodu. Trzeba cię zarazić wirusami wyprodukowanymi w laboratoriach i zabić, jak Syna Bożego, w ludzkim ciele na Gorgocie. To dlatego, kochani, trzeba nam codziennie, namiętnie i z duchową pewnością poznawanej prawdy odprawiać części chwalebne różańca świętego. Trzeba się nam, kochani, w nie zatapiać, bo diabeł, jak Polska, Polacy i Polki, jak my tylko rozluźnimy nasze więzi z Przenajświętszym Różańcem, świadkiem naszej niezłomnej, mądrej, nieskończonej, ba wiekuistej przyjaźni z naszym Bogiem i Panem, boskim Stwórcą i Zbawicielem, jak tylko rozluźnią się nasze więzy, kochani, różańcowe, to nasza droga, polska droga do chwały, nasza osobista, rodzinna, narodowa, kapłańska, czy biskupia, czy dziecięca, czy młodzieńcza, droga do chwały się, kochani, załamie. Nie ma takiego człowieka pośród duchowieństwa i ludu Bożego, żeby jak rozluźni swoje więzi z Chrystusem i Maryją, żeby sobie wobec wyzwań diabła poradził. Każdy zostanie zmiażdżony jak ta dżdżownica przez czołgi i technikę współczesnego świata. A my nie jesteśmy dżdżownicami. My jesteśmy wielcy, książęcy. My jesteśmy rodem królewskim. Bo ten, w którego wierzymy, jest prawdziwym królem. Nie symulowanym królem, jak wielu królów czy królewn tego świata. My idziemy za królem najprawdziwszym, który jest królem nieba i ziemi, królem wszechświata, królem całego uniwersum, królem wszystkich narodów ziemi, królem miłosierdzia. I tenże Pan Jezus jest, jak słyszałem, że wy już o tym wiecie, także królem Polski. I przy tej prawdzie też, kochani, trwajcie, bo to jest prawda. Tego tytułu nikomu z żyjących na tej planecie Ziemi nie wolno kwestionować, bo to by to samo znaczyło, co zdradę Judasza, czy zdradę Chrystusa w osobie świętego Piotra. To by było zaparciem się Polski, katolickiej, chrystusowej i maryjnej, gdybyśmy dzisiaj przeczyli, że Chrystus jest królem Polski. Dlatego trwajmy, kochani, przy Maryi,
przy Matce Bożej Fatimskiej, przy Matce Bożej z Wieczwawy, przy Matce Bożej z Lourdes i z tylu świętych, pięknych miejsc. Ale to jest jedna Matka Boża. I ta na Jasnej Górze, i ta w Ostrej Bramie, i ta w Wieczwawdzie, i ta w Fatimie, i ta w Lourdes, i w innych miejscach, to jest, kochani, ta sama Matka Boża. I nigdy się nie obawiajmy, kochani, że jak będziemy czcić Matkę Bożą z Wieczwałdu, że być może to naszej cudownej Jasnej Górze zaszkodzi, albo to może osłabi, to bylibyśmy zupełnie nierozumnymi katolikami w Polsce, gdybyśmy tak sądzili. Dlatego nikt z mądrych katolików, który idzie, żeby wielbić imię Boże w Wieczwałdzie i czcić Matkę Bożą, która się tam objawiła, nikt nie występuje przeciwko Jasnej Górze, czy Ostrej Bramie, czy Matce Bożej Fatimskiej. Tylko skoro Matka Boża się objawia w pewnych miejscach, to w tych miejscach, kochani, pragnie, aby jej kult był szczególny. Dlatego brońmy dzisiaj świętych miejsc. Także w Fatimie, także w Lourdes, ale także i w tej godzinie dziejowej, w Wieczwałdzie. Starajmy się, kochani, o wielki, mądry, dostojny, bogobojny szturm do nieba, żeby Bóg w Trójcy Świętej jedyny ocalił nam to miejsce, na które stąpiła nasza Królowa z nieba i objawiła się jako Regina Polonia, Królowa Polski. I módlmy się za szefów Lidla, żeby byli rozumni, żeby ocalili swoje podstawowe struktury rozumu ludzkiego, że przecież mają tyle przestrzeni w Polsce, w Europie i na świecie. Niech budują sobie swoje firmy jak chcą, bo za nie odpowiedzą przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynej. Ale na miłość boską, żeby 700 metrów od miejsca stąpienia Matki Najświętszej z nieba, jako Matki Bożej, Matki Syna Bożego, żeby tam budować 40-hektarowe świetnisko, to jest, kochani, tak ohydne, to tak się sprzeciwia naszemu czysto naturalnemu rozumowi. Bo choćby z racji na ten lud, który tam jest, już niekoniecznie na Matkę Bożą, która się tam objawiła, ale lud, który mieszka w tej bajkowo pięknej dolince na Warmii, żeby mu kilkaset metrów od okna rodzinnego, gdzie powstają kołyski rodzinne, gdzie kolebka rodzin się zawiązuje i od wieków ten naród mógł tam w doli i niedoli wielbić imię Boże, żeby mu pod oknem wybudować 40 hektarów świetliska i magazynów. Jakiż to, kochani, absurd. Ale też on świadczy o tym, jak w jak głębokim kryzysie jesteśmy. Żebyśmy my, kochani, jako cała Polska, episkopat i państwo, samorząd i parafie, i sanktuaria, i cały naród, i cała Polonia, powinniśmy teraz stanąć do apelu w miejsce objawień Matki Bożej w Wieczwałdzie i błagać miłosierdzie Boże o zmiłowanie nad nami, nad tamtym świętym miejscem, nad naszym narodem. Bo jak my sobie pozwolimy, nasze pokolenia, żeby nam największe świętości oczerniano, zohydzano największymi świetniskami świata, to, kochani, kim my w naszych pokoleniach jesteśmy? Dlatego trzeba nam w sposób dostojny, mądry czy nierozumny. Na żadnym etapie nie możemy zrezygnować z naszego rozumu. Ale najcięższe, najmocniejsze argumenty to są takie, że to jest miejsce, na które stąpiła Matka Boża z nieba. I dlatego ono jest święte. I dlatego będziemy wszystko czynić, żeby Matka Boża z Wieczwałdu żyła w naszych sercach.
I jak to dobrze, pozwólcie na tę ostatnią refleksję, że jutro tutaj w Ostrym, tak jak tydzień temu w Zbytowej, w dekanacie oleśnickim, w metropolii archidiecezji wrocławskiej, poświęciliśmy pierwszą w sposób publicznego aktu religijnego figurę Matki Bożej Królowej Polski, wykonaną przez wspaniałego artystę rzeźbiarza, naszego przyjaciela pana Jerzego Dudy, który obecnie jest tutaj pośród nas. Była przepiękna uroczystość. A jutro, kochani, jest poświęcenie publiczne, pierwsze. I to jest historyczne, że w waszym sąsiedztwie jutro o godzinie 11 tutaj w Ostrym poświęcimy z woli Boga i pasterzy diecezji waszej rodzinnej bielsko-żywieckiej pierwszą kapliczkę całą, którą właśnie zainspirował nasz przyjaciel Edzio. I teraz on składa taki cud ofiary ze swojego życia w stanie choroby. I pozdrawiamy go, otulamy. Ale co to, kochani, oznacza? Co oznacza ta inspiracja, że w narodzie polskim, mieszkającym w przeuroczych górach polskich, wyrastają jak grzyby po deszczu kapliczki, kopie Matki Bożej z Gieczwartą? To oznacza, że wiara w Matkę Bożą, Królową z Gieczwartą, żyje. Że naród tę prawdę ocali. I upominamy się w sposób publiczny i uroczysty, nikogo nie poniżając i apelując do osobistych godności szefów Lidla, żeby w natychmiastowy sposób odstąpili od tego zamierzenia, żeby się odsunęli, żeby się wykazali cywilnym rozumem i respektem względem przede wszystkim królewskiej, niebiańskiej godności naszej Królowej Maryi. I wierzę, że mają tyle rozumu, że taki krok uczynią, że przeniosą się w stosowną odległość od tego świętego miejsca i pozwolą naszemu polskiemu narodowi w sposób godny i niezakłócony pełnić dalszą, 21-wieczną służbę Najwyższemu Bogu. I za to, że trwacie na warcie Bożej i na warcie Królestwa Maryi i Królestwa Chrystusa, składam wam w ten uroczy, wyjątkowy, bogobojny, pełen ducha adoracji Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Matki Najświętszej Maryi jako naszej Matki Narodu i Królowej Polski, składam wam najserdeczniejsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze podziękowania, na jakie mnie, jako człowieka, kapłana i uczonego stać. I zapewniam was, że we wszystkich moich osobistych modlitwach włączam was, mój naród, całą Polonię i ojczyznę. Niech żyje Polska, niech żyje Matka Najświętsza jako nasza Królowa. Niech żyje Chrystus Pan jako nasz Król Polski. Amen. Wierzę w jednego Boga.